Witam, dzisiaj przedstawię wam 12 ciekawostek o Kankuro. Zapraszam. Imię Kankuro pochodzi od Nakamury Kankuro, który to jest pseudonimem scenicznym używanym przez aktorów kabuki. Natomiast jeśli chcielibyśmy przetłumaczyć Kankuro, to znaczyłoby to intuicyjny dziewiąty syn. Za każdym razem, gdy Kankuro pojawia się w nowym wątku mangi, jest inaczej pomalowany na twarzy. Urodził się 15 maja, a jego grupa krwi to B. W pierwszym Naruto miał 14-15 lat, 165-167 cm wzrostu oraz ważył 60-61 kg. Natomiast w Shippudenie miał 17-19 lat, 175 cm wzrostu i także ważył 61 kg. W omakę odcinka 11 Naruto Shippuden Temari powiedziała Kankuro, że jeśli ten będzie gadał ze swoimi marionetkami, to przyjaciele się od niego odwrócą. Ukończył akademię w wieku 12 lat, a chuninem został w wieku 16. Fioletowy kolor na jego twarzy reprezentuje szlachetność i wzniosłość. Jest to także ukłon w stronę wcześniej wspomnianych aktorów kabuki. Jego hobby to kolekcjonowanie lalek oraz instalowanie i ulepszanie w nich mechanizmów. Opanował cztery podstawowe natury czakry: błyskawicy, wiatru, wody oraz ziemi. Chciałby walczyć z każdym poza Garą. Jego ulubionym jedzeniem jest hamburger ze stekiem, a najmniej lubi szpinak i to się szanuje. Ukończył 43 oficjalne misje: 9 rangi C, 10 rangi B, 23 rangi A oraz 1 rangi S. Bunraku jest to tradycyjny japoński teatr lalek i prawdopodobnie Kankuro był na nich wzorowany, ponieważ także nosi czarny strój, czapkę oraz walczy za pomocą marionetek. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!